Dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym treningu inwestycyjnym. Dzisiaj jestem w męskim świecie, w świecie i w sklepie u znajomego, a moim gościem jest pan Artur Nosal. Witam panie Arturze. Dzień dobry pani Agnieszko, witam wszystkich. Tak, pan Artur się trochę też stresuje, strasznie. Tak, bo jest to jego pierwszy występ publiczny i pierwsza taka rozmowa publiczna, także trzymajcie za niego kciuki, za mnie też, bo też przeżywam i te emocje na mnie przechodzą. No dobra, dzisiaj postanowiłam Was zabrać do takiego miejsca, gdzie porozmawiamy o narzędziach. O narzędziach, które właściwie głównie panowie używają, chociaż ja ze swojego punktu widzenia doszłam do wniosku, że też potrzebuję takie ABC podstawowych narzędzi, które powinna mieć w domu. I stąd pomyślałam sobie, że udam się do specjalisty, który mi podpowie, co powinnam właściwie mieć. Panie Arturze, może tak, zaczniemy od takiego tematu podstawowego, czyli ABC narzędzi w domu. Czyli co, jakie narzędzia pani potrzebuje do domu? Znaczy ja, czy ogólnie, A kobiety? Ogólnie kobiety, według mnie, główne narzędzie to powinny mieć młotek, żeby sobie tą pracę z głowy wybić. Od tego mamy facetów, tak? Tak, no to się zgadza, tak? Ale w gruncie rzeczy to nie żart, bo młotek powinien być według mnie w każdym domu, każdy powinien mieć taki młotek. Każdy używa młotka, od zawsze i myślę, że to nie będzie narzędzie, które zostanie zastąpione czymkolwiek. Zawsze ale będzie. Muszę panu powiedzieć, że kobiety nas oglądają, więc chyba mają też zapotrzebowanie na narzędzia. Na młotek. Młotek mam, to dobra. To już podstawa mam. Jest, to już zaczynamy. Podstawę mam. Tak, ale na przykład gdybym chciała sobie tak wypoziomować, no to poziomnicę potrzebuję, potem no potrzebuję obraz powiesić, nie wiem, wywiercić coś, to co dalej? W tej chwili już możemy korzystać, bo w gruncie rzeczy wiertarka to taka też podstawa i szlifierka, według mnie, do każdego domu. Z tym, że teraz wiertarki elektryczne wypieramy już wszystko narzędziami akumulatorowymi, czyli mniej więcej taką zabaweczką. I jak w starym budownictwie, czyli bloki, no to musimy mieć wiertarkę. Ale w nowych, gdzie już są miękkie materiały, płyty kartonowo-gipsowe, to tam wystarczy wkrętarka z udarem i bez problemu ona sobie tam poradzi. Bez żadnego problemu. Poza tym nie mamy żadnych przewodów, mamy akumulator, który zastosujemy w tej chwili do większości narzędzi. Jakie były na przewodzie sieciowym, łącznie dochodzimy do tego, że mamy narzędzia ogrodowe. A wiadomo, jak kobiety, to i ogródek jakiś przy domu jest. Tak, jakieś doniczki coś tam zrobić. Kosiareczka akumulatorowa, nożyce do żywopłotu. Te wszystkie rzeczy w tej chwili już zastąpimy akumulatorami. I to bez żadnego problemu. Dobra. Także według mnie pani w swoim domu powinna mieć. Jeżeli będzie chciała pani sama to robić, to wiadomo, wiertarko, wkrętarkę z udarem, szlifierkę nie, bo to już mężczyzna. To już poproszę o pomoc. Tak, a przy ogrodzie to wiadomo, kosiarka, podkaszarka i bardzo popularne w tej chwili w tym roku nożyce do żywopłotu i do trawy, czyli gdzieś, gdzie musimy zrobić, nie wiem, bukszpan, uformułować bardzo fajnie. Korzystamy z tego. Okay. I one wszystkie są bez tych kabli? Bez niczego, wszystko. Wygodne bardzo. Dokładnie tak. No dobra, no to ja ze swojego takiego punktu widzenia, no wiadomo, mi wystarczą te narzędzia. Panowie oczywiście potrzebują w domu trochę więcej, bo też są panowie, którzy lubią majsterkować, tak, którzy lubią po prostu uciekać w swoje takie miejsca, gdzie też trochę odpoczywają. Coś naprawiając albo coś przerabiając, więc no myślę, że tutaj chyba wiecie panowie, o co chodzi. No i jeżeli mówimy już o mężczyznach, tak, to tu jest szeroka gama do popisu i zależy, który mężczyzna, jakie ma zainteresowania, bo jeden lubi pomajsterkować w drewnie, drugi coś porobić na przykład przy samochodzie. No to powiedzmy trochę o tym, żeby tak jakby... Zacznijmy od drewna, to tu też podstawa to jest. Wkrętarka, czyli znowu pojawia nam się ta sama maszyna, którą używają panie, czyli wkrętarka, do tego możemy zakrętak udarowy. W gruncie rzeczy wkrętarką zrobimy bardzo podobną pracę, tak jak z zakrętarką, ale przy wkręcaniu udarowym w
wkrętarka poradzi sobie, ale musimy dbać o nasze ręce. Mhm. Tu ten udar jest tak skonstruowany, że on nam wykręca w ręce. W zakrętarku udarowym udar jest statyczny, czyli on uderza, wkręca, ale dba o nasze ręce przede wszystkim. I no to te dwie rzeczy to jest podstawa dla pana, który będzie pracował przy drewnie również. No i później to już rozszerzamy o bardzo dużo wszelkiego rodzaju pilarki, fryzarki górnożycinowe, czyli jakieś, nie wiem, wpusty robimy, łączymy płyty, czy cokolwiek. Mhm. To wszystkie właśnie tego typu narzędzia dla majsterkowiczy, bo nie mówimy już o sprzęcie profesjonalnym. To przejdziemy za chwilę do tego. Dobrze. Tak, tak. No i wiadomo, każdy mężczyzna gdzieś tam, jego głównym to jest auto, mhm. A przy aucie robimy wszystko sami, a później i tak trafia do serwisu. Ale w gruncie rzeczy bardzo często mężczyźni używają kluczy, kupują u nas klucze udarowe, bo on chce sobie na przykład sam zmienić koła w samochodzie, no bo wiemy, jakie są teraz problemy, kolejki, żeby nawet wymienić koła, a to jest w gruncie rzeczy bardzo prosta rzecz. Czyli mężczyźni wybierają sobie klucz udarowy. Nie będziemy mówili tu, że z tej firmy czy z tej, bo z różnej są różne orientacje, tak jak to u mężczyzn. Jeden lubi blondynki, drugi brunetki. I tak samo jest, tak samo jest z narzędziami. Także tu mówimy o kluczach udarowych i się pogubiłem. Okej, okay, no to dobra, to ja jeszcze zapytam, bo też jest takie narzędzie, to trochę zmienię temat, bo to są mechaniczne dla mnie narzędzia, ale na przykład jak ja bym miała zastosować do pomiaru pomieszczenia danego, tak? I to też to jest dalmierz, przykładowo. Tak się czepiam tego dalmierza, bo akurat wpadł mi w oko, więc... A chyba pani nawet już go u nas zakupiła. Tak. Przymiarki robię, dokładnie. Nie kupiła pani, no dobrze. Okay. Jeszcze to może, ja zapomniałem, skupiłem się na pani, a nie na dalmierzu. Okay. Dalmierze również w swojej ofercie posiadamy bardzo szeroką gamę dalmierzy, od najprostszych, czyli taki, który nam zmierzy tylko odległość, ale przez dalmierze, które będą nam liczyły z Pitagorasa, policzą nam powierzchnię, objętość. Łącznie z dalmierzami z dalekozasiężnymi, w których jest zastosowana kamera, czyli nie widzimy tej wiązki, bo w laserze większość z nas wie, jak działa laser, że wiązka odbija się od danego obiektu, wraca i w ten sposób odbywa się pomiar. Nie zawsze tą wiązkę jesteśmy w stanie zobaczyć. Dlatego przy dalmierzach dalekozasiężnych, tak jak mówimy na przykład o laserze 120-metrowym, jest kamera, czyli wiemy, że mierzymy do budynku, który jest oddalony od nas około 100 metrów, ale nie wiemy dokładnie, gdzie jest ta wiązka, bo już jej nie widzimy. Nie widzimy. Po to jest kamera i wówczas widzimy w kamerze, że strzelamy na przykład do tego drzewa. Na przykład. I w ten sposób odbywa się pomiar. To takie najprostsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o dalmierze, bo o dalmierze można by było mówić dużo, ale to jest bardzo proste urządzenie dla nas do domu, żeby wykorzystać do naszych celów. Wystarczy najprostszy dalmierz, który będzie miał zasięg do 25 metrów. Nawet nie musi mieć tych specjalnych wyliczeń powierzchni ani nic, bo raczej nam to nie będzie potrzebne. To już profesjonaliści budowy, tego typu rzeczy, gdzie potrzebują. Na przykład sobie szybko przychodzi do nas do domu malarz i potrzebuje sobie policzyć szybko powierzchnię. No, wówczas korzysta z tych takie rozbudowanych dalmierzy. Tak No dobrze, no to teraz może przejdźmy do tych profesjonalistów. No ja rozumiem, że tutaj nie będziemy w stanie wymienić tak naprawdę wszystkich tych narzędzi, z których oni korzystają, ale przynajmniej no takie sugestie. Albo zdradzi pan nam, z czego najczęściej korzystają, bo tak jakby rozmawiałam z wieloma fachowcami na budowach, no i korzystają, no bez tego dzisiaj, bez narzędzia, no to nie są w stanie znowu żadnej wracamy. Pracy. Pierwsze i dla wszystkich, kretarka. Tak. A nie widać marki, dobra. No. Nie reklamujemy niczego,
ale wszyscy budowlańcy tak naprawdę, zaczynając od szalowania, nie wiem, fundamentów, używają wnętarek. Wszyscy po kolei i tak samo przechodzimy dalej poprzez zakrętaki, no i już dalej większe narzędzia, czyli już tak jak tu mówimy o profesjonalnym, wiązanie zbrojeń, wiązarki zbrojeniowe, już nie kręcimy ręcznie, przepraszam, kręcimy, ale powinniśmy sobie ułatwiać pracę i używamy wiązarek też akumulatorowych. Już nie ma czegoś takiego jak wiązarki sieciowe, wszystko jest akumulator. Chcemy coś pokazać? Biorcom, ja trochę się przejdę z tą kamerą, to będziecie widzieli. O, proszę bardzo. I tu mówimy o takim prostym rozwiązaniu dla zbrojarzy, czyli wiązarka do drutu, do zbrojenia. Bardzo ułatwia pracę. Powiem tak. Mam klienta, który robi wszelkie budowy. Sprzedaję mu bardzo dużo maszyn. I ja, będąc tyle lat na rynku, nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby jemu sprzedać tą maszynę. Proszę bardzo. To jest klient, który potrafi do mnie zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Jak dzwoni czasami po 19, to jesteśmy troszeczkę wkurzeni. Ale wtedy, po sprzedaży tej maszyny, to był telefon dla mnie bardzo miły, bo klient zadzwonił do mnie i: Artur, ja tobie naprawdę dziękuję za to, że sprzedałeś mi tą maszynę. Przygotuj mi drugą. Ułatwiło życie. Tak, bo trzech ludzi robiło mu zbrojenie i zajmowało im to około 4-5 dni. Po zakupie tego urządzenia jeden człowiek robił tą samą pracę w jeden dzień. No tak, optymalizacja tak czasu jest. Pracy i kosztów dokładnie. Pracy. No, dokładnie. I teraz już coraz więcej firm zbrojeniowych przede wszystkim zaopatruje się w wiązarki do zbrojeń. To jest taka według mnie podstawa też na każdej budowie, gdzie zaczynamy. Zresztą nie tylko zaczynamy, bo wiadomo, wszelkiego rodzaju stropy czy zbrojenia są powyżej, to nie tylko fundamenty, tylko i wyżej. I tam to też używamy. A ja mam takie pytanie, czy tutaj w tej branży też są, no nowości na pewno są, no bo to tak jak wszędzie, tak? My jako sprzedawcy nie nadążamy czasami za nowościami, które firmy narzędziowe wprowadzają i ciężko to jest skontrolować te wszystkie nowinki. Jest tego bardzo dużo. No dobra, no ale to idzie, rozumiem, w kierunku ułatwienia pracy. Tylko i wyłącznie. Chyba na tym polega, żebyśmy sobie pracę ułatwiali, nasze życie, żebyśmy sobie ułatwiali. Tak? Jasne. No dobra, czy jeszcze coś byśmy chcieli dodać naszym odbiorcom? Bo widzę, że jest tutaj kilka osób, jest nawet kilku panów. O, Szymon nas ogląda, pozdrowienia dla Szymona. Szymon? Nasz znajomy wspólny? Tak, nasz wspólny znajomy, który dzisiaj odpoczywa. Szymon, zapraszamy do pracy. No dobrze, serduszko nam puścił, więc już wiemy, o co chodzi. Tak jest. Dobra, no z mojej strony ja bardzo serdecznie w sumie dziękuję za to krótkie, ale konkretne spotkanie. Myślę, że wypadłem dobrze. To nasi tutaj oglądający ocenią. Proszę jakoś tam ocenić, ale... łapka w górę, w dół, nie wiem, serduszko. Tak, super. Słuchajcie, moi drodzy, ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszam na kolejny trening, a wszystkich zainteresowanych, potrzebujących narzędzia, oczywiście zapraszam tutaj do pana Artura i do sklepu znajomego. Dziękuję bardzo. Ze swojej strony też dziękuję ślicznie, pani Agnieszce, i oczywiście zapraszam do znajomego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bardzo. Dzięki.